Ale uderzyły zimnem. Ale pięknie to wygląda. Dobra, wybieramy spodnie teraz. Wreszcie to marzenie się spełnia. Siemanko, pozdrowienia z Buenos Aires. Z podłogi na lotnisku. Z podłogi na z naszego aktualnego hotelu. No. Z naszych łóżek. Nasz dorm. Tak, dokładnie. Wiele łóżek to jest. Wiele, no i wiele osób śpiących. Czekamy właśnie na nasz samolot do Ushuaia. Następnie jeden dzień tam i wsiadamy na statek i płyniemy na Antarktydę. Zaczynamy naszą przygodę. Ale chyba obydwoje się stresujemy, w sensie... Tak nie wiedzieliśmy, że tak jest, ale mnie strasznie boli brzuch, tak wiecie, tak właśnie jak ze stresu, a Piotrek się jąka. Dobra, jest 12 w nocy, nie, 11? Która jest? 10:20, no dobra, my tu już tyle godzin siedzimy, że mogłem się pomylić. A do 4 mamy czas, żeby się przespać. 4:55 wylatujemy do Ushuaia, 3 godziny lotu, odbierają nas, ale to wszystko zobaczycie po kolei. Zapraszam na ten odcinek i pamiętajcie, że to jest pierwszy zapowiadający, bo dokładnie dzisiaj wsiadamy na statek, a cała seria z Antarktydy ruszy dokładnie 27 listopada. Także zapraszamy serdecznie. Zapisujcie sobie tę datę. Dokładnie tak. Ale pamiętajcie, że po drodze też macie Boliwię, Chile najpierw, później Boliwia. Będą super odcinki. Mega, bo po prostu te kraje nas tak zaskoczyły widokami i serio? Tym, co zawsze żyliśmy, że po prostu szok. Także śledźcie na bieżąco. Ja myślę, że odcinki z Chile i z Boliwii będą naprawdę bardzo dobre. Bardzo warto oglądać. Akurat wtedy, jak my będziemy na Antarktydzie, wy to będziecie oglądać, a później o 27 lecimy z Antarktydą. Oglądajcie ten odcinek. Jest 4:30, za 20 minut ruszamy do Ushuaia. Mamy jakieś 3 godziny lotu, także trochę pośpimy co jeszcze. Wylądowaliśmy właśnie w Ushuaia. Na zewnątrz 3 stopnie. Widzieliście na górach wszędzie śnieg. Nie siedziałem przy ognie, także nie mogłem tego fajnie nagrać, ale robiło to wrażenie. Gdzieś tu ktoś po nas ma być, ale nie możemy znaleźć. Ale uderzyły zimnem. Ale pięknie to wygląda. Dobra, znaleźliśmy już panią, która na nas miała czekać, jest tam. I czekamy na drivera i jedziemy do hotelu. Najpierw, tak jak wam mówiliśmy, pierwszą noc prawdopodobnie zostajemy tutaj. Ale to później się dowiemy wszystkich szczegółów. Mamy jechać do hotelu, jechać do biura i tam się dowiemy wszystkich szczegółów dzisiejszego dnia. Jest pięknie, słonecznie i to i daje dużą nadzieję, że na Antarktydzie też będzie słonecznie. Tak, ale zimno. Jesteś już w autokarze, czekamy na resztę ludzi. To jest Alicja, poznajcie? Ma problemy z kawą. No cóż. Szybko wyszedłem z autobusu, żeby zrobić. Mam ładne ujęcie. Muszę przejść przez ten parking. Ale już jestem podekscytowany, że tu jesteśmy. Bo to już jest tak blisko, że już bliżej się nie da być po prostu. Ushuaia jest to najbardziej wysunięte miasto na południe na świecie. Najbliżej Antarktydy. Super. Jestem podekscytowany? Bardzo. Już jesteśmy prawie jedną nogą tam. Teraz tłumaczę wszystkie zasady. Za chwilę.
chwilę wam powiem, co i jak. Tylko dojedziemy najpierw do hotelu. Dwa hotele są dla naszej grupy. O, a tam już chyba statek. O, tam pokazywało się tam na górze taki zielony. A tu jest chyba nasza łódź. Myślę, że to jest chyba. Powiedziałem, że nasza łódź, a chodziło oczywiście, że nasz statek. Bo to między łodzią a statkiem jest różnica. Zdecydowana. Ale tu pięknie wygląda, jak wszędzie dookoła są góry ze śniegiem i świeci słońce. To jest najważniejsze. Co nie, Ala? Ja na razie nie wiem. Ja nie jest poziom ekscytacji chyba nie uspiewa. Max, wydałeś u naszego hotelu. Nazywa się Glossier. I patrz, jaki mamy widok. Tam na dole widać nasz statek. A tamte góry, te białe, to już jest Chile podobno. Przyjeżdżasz klucze i zaraz wam pokażę pokój. Przyjeźdźmy teraz do hotelu. Jeszcze nie mamy teraz gotowych pokoi, no bo jest wcześnie rano, jest 10 dopiero. Tutaj mamy takie biurko, które pomaga pan we wszystkim. Musimy wypełnić teraz health declaration. Prawdopodobnie będziemy musieli zrobić sobie testy. Jest to napisane, czy zrobiliśmy, a nie zrobiliśmy. Także będzie trzeba zrobić. No, a później idziemy na miasto, bo pokoje dopiero mamy od trzeciej. Także trzeba coś zjeść i wam nagrać. Przyjechała pana z taksówka, jedziemy właśnie do biura odebrać nasze rzeczy. Zaraz wam pokażemy, co dostaliśmy w pakiecie. Sami nie wiemy jeszcze. No. Dobra, przyjechaliśmy do biura. To nazywa się Peace. Idziemy załatwić wszystkie rzeczy, także chodźcie. Tutaj jest agencja, z którą załatwialiśmy wszystkie papiery. To jest Karolina, z którą pisałem wiele miesięcy, żeby to załatwić. A tutaj macie Antarktydę. Ale jesteśmy podjarani, to sobie nie wyobrażacie nawet. Wreszcie to marzenie się spełnia. Jutro o 15 wypływamy. A ja się cieszę, bo akurat rozmawialiśmy z Karoliną. Ona mówi, że za każdym razem, jak tylko o tym myśli, to płacze. I ja mówię, jest w końcu ktoś ma tak jak ja. Yo, adventures begin now. Dobra, wybieramy spodnie teraz. No pokaż. Wodoodporne? Ja już swoje też mam. Są, o właśnie, pokaż to. Rękawice muszę przymierzyć, żeby mi miał. Blue and orange. Okay. I great. Think the orange, so, it's the coolest one. Yeah, this is the best one. But people. Siódmy kontynent. Tutaj jest Antarktyka Expedition, a tutaj jest też siódmy kontynent. The best one, yeah. Tak. We are going to record it. Teraz yeah? Pani jeszcze nam powiedziała, żebyśmy przyczepili pineskę, skąd jesteśmy. Z Polski jeszcze nie było tutaj ale widzę, nikogo. Ale widzę, że ktoś tutaj przypinał coś, to może jednak był. A może nie, nie wiem. Akurat chodzi o tą agencję. Poczekaj, ale to teraz ja nie wiem, czy ja mam przypiąć ze swojego, czy swojego? Na środku przyczep. I tutaj jeszcze są zdjęcia. Ale porobimy fotek. Excellent, guys. And one more thing. If you don't mind. Taking a picture with me. We are used to seeing it in like small... Pani mówi, że nie jesteśmy wcale na końcu świata. Jesteśmy na początku świata. Sprawdzamy mapę, gdzie mamy iść do naszej kawiarni na śniadanie i tu jesteśmy na głównej ulicy, która idzie właśnie przez całe centrum Ushuaia. Wszyscy tu poubierani w kurtki, a my z Alą wyluzówka, bluzy, turyści z Polski. Fajne to miasteczko, ma taki fajny klimat bardzo. Dookoła góry, śnieg. Port, który wam pokażę za chwilę. Taka tam niby siateczka, ups, akurat nakrałam, tak spadłeś. Taka tam siateczka z zakupami. A tu takie rzeczy, takie skarby. A idziemy na śniadanko, jesteśmy tacy podjarani, że sobie nie wyobrażam. Jak ta pani wszystko fajnie tłumaczyła, no. Dała nam tą pineskę przypiąć, że jesteśmy pierwszymi Polakami z tej agencji, bo na pewno Polacy wcześniej tu byli, oczywiście, że byli.
poszli się do restauracji, którą pani poleciła. Patrzcie, ona sobie zamówiła kanapkę. Taka tam malutka. Nieźle wygląda. Moja zresztą też. Pani jak powiedziała, że chce omleta plus kanapkę, to się tak na mnie popatrzyła, że od razu wiedziałem, że jednak omleta trzeba odmówić. Ale to jest pięknie. Wszędzie dookoła śnieg i góry. Idziemy właśnie szukać w busach, którym stąd będziemy później wracać. Ponieważ stąd jeszcze chcemy jechać na lodowiec Perito Moreno. Chyba tak się wymawia. Jest to po prostu ściana lodu. Co też obowiązkowo musimy pokazać, bo to jest coś, co chcę zobaczyć, co jest must see, które muszę zobaczyć w Ameryce Południowej. Od dawna marzę o tym, żeby zobaczyć ten lodowiec. Nie wiem, czy pan tak wtedy zrobił jeszcze tam na mnie takie wrażenie, jak miało zrobić przed, bo mieliśmy tam być wcześniej. Niestety nie udało się. No i teraz musimy zarezerwować busa. No i tak samo oni też wypytują tutaj później po rejsie, gdzie dalej będziemy, czy wylatujemy z Argentyny, czy co. Trzeba też to podać. Jesteśmy też aktualnie w porcie. Jak nam się uda wejść do środka, to wam zaraz pokażemy statek, którym prawdopodobnie będziemy płynąć. Chyba tak, chyba to będzie ten. No. Tam stoi. Też czerwonym. Tylko to jest 90%. Nie na 100% to ten. Bo pani mówiła, że dzisiaj podpływa parę statków właśnie. Nasz miał być największy, no tamten wygląda na największy, no. Cóż. Zobaczymy. Jutro dopiero o 15 wypływamy stąd. Idziemy jeszcze do biura turystycznego wypytać o wszystko, co warto tu zobaczyć. Ale to pięknie wygląda. Właśnie zobaczyć nasz statek, którym płyniemy. No, stoi tu już parę dni, widać. Czeka na ludzi. Nie wpuścili nas do portu niestety. Powiedzieli, że dopiero możemy wejść jutro. Ale pokażę wam trochę stąd. Nie jestem pewien na 1000%, czy to ten statek. Także jeśli jutro się okaże, że inny, no to nie bądźcie na mnie żywi. Ale chyba ten, no ten jest największy, no to prawdopodobnie ten. Tak w ogóle to dzisiaj już odpływają jakiś statek albo statki, nie wiem, na Antarktydę, ale chyba te mniejsze. Bo jak tutaj macie dwie opcje. Statek, który jest na 88 osób, który wygląda jak kuter rybacki, od razu powiedziałem Ali, że tym nie płyniemy, bo pierwsze dwa dni płyniemy przez ciśnienie Drake'a. Są to najbardziej zburzone wody na świecie. Fale są od 6 do 12 metrów. Metrów. Wyobraźcie sobie to, jakie to będą fale. No i po prostu powiedziałem, że na takim statku to nie czulibyśmy się za bardzo bezpiecznie. A jednak większy to większy. Większy statek na dużych falach sobie jakoś poradzi. Miejmy nadzieję. Nie no, będzie dobrze. Wiecie, czego się jedynie obawiam? Najbardziej się obawiam wymiotowania. Kiedyś miałem chorobę morską, nie wiem jak jest teraz. No dawno mi się to nie zdarzyło, ale na takich falach to jest normalna rzecz, że to się może zdarzyć. Oczywiście będziemy mieć tabletki, pani nam w biurze już powiedziała, co mamy zrobić, jak brać i tak dalej. No ale to i tak się może przydarzyć, no. Niestety. Co nie hala? Co takiego? Właśnie mówię, że płyniemy tym statkiem, który jest za nami. Długo to już na nas czeka. Nie, wydaje mi się, że tym płyniemy. Podekscytowana? Bardzo, ale wyjście wykąpać. Dalej nam nie dali pokoju w hotelu, musimy czekać do 15, a jest dopiero 13. A jesteśmy od 2 dni w trasie. Także marzymy o prysznicu.
Ale podekscytowanie jest tak duże, że... No i wracając do tego, co przed chwilą opowiadałem. To wiecie, jednak jest duży statek, to zdecydowanie lepiej, dlatego powiedziałem, że bierzemy duży statek, nie płyniemy tym małym. No i na tym dużym, wiecie, my będziemy przenosimy się na 10 dni na statek. My będziemy na nim mieszkać przez kolejne 10 dni. Jeszcze tylko coś wtrącę a propos tego mieszkania na statku. Właśnie Karolina, ta z agencji, mówiła, że potem jak się zejdzie na ląd, to jeszcze przez długi czas się chodzi, tak wiecie. Wiecie, bo będziemy tam 10 dni. My będziemy schodzić na ląd, tylko będziemy jak będziemy dopływać do jakiegoś miejsca, będziemy wsiadać, jak się nazywają te łódki? Zodiaki. Na zodiaki. Tam, nie wiem, po 10 czy 20 osób wchodzi na zodiaki, podpływamy pod brzeg i schodzimy na ląd. A tak to będziemy cały czas na statku. No i tak jak wam mówiłem, pierwsze 2,5 dnia ciśnienia Drake'a, na powrocie to samo. Także nas to są tak... najgorsze wody na świecie. Także nas tak wybuja, że po prostu od szok. 6 do 12 metrów. No, mówiłem właśnie przed chwilą. Mówiłem, dlatego powiedziałem, że lepiej dla nas było wziąć duży statek, bo duży statek na dużej fali tak. Zawsze to lepiej niż taki mały jak kuter. Także to było zdecydowanie. No i dodatkowo na tym statku jest więcej rzeczy do robienia. Bo jest jakaś siłownia, jakiś tam, nie wiem, czy to jacuzzi, czy jakiś mały basenik też podobno gdzieś tam jest. No jest, no. Ale ciepło się zrobiło w ogóle. No strasznie, miało być 12 stopni, no. A w tym słońcu się wydaje jakby było z 25. 20, no. Ja wreszcie do hotelu odebrać nasz pokój, znaczy musimy gdzieś taksówkę złapać. Idziemy ja poćwiczyć, Ola się przespać. I jeszcze musimy znaleźć taką jedną przełączkę do mikrofonu, bo nam się niestety zepsuła. Także musimy wszystko tutaj załatwić, bo później już będzie za późno. Pokażę wam pokój jeszcze, jaki dostaliśmy. Łazienki nie będę pokazywał. Teraz jest syf oczywiście, ja wiem, ale wiele osób też pytało, co my zabieramy na taką wyprawę na Antarktydę. Tam będzie około minus 50 stopni. I jak my sobie w ogóle poradzimy? Ja w ogóle tak w ogóle idę i cały czas gestykuluję i jojojo. Ja tak sobie lubię gestykulować. Tak, od firmy, z którą jedziemy, Freestyle, dostaliśmy spodnie. Ala, przycisz. Rękawice, czapki. Siódmy kontynent. Przesztos. Do tego kominy. Fajnie, bo miałem kupić, akurat zapomniałem. Dobrze, że dostaliśmy. Tutaj całą rozpiskę ze zwierzętami, które możemy zobaczyć, co tam. Dodatkowo na statku dostaniemy dwie kurtki zimowe. No i ja też kupiłem, wiadomo, wcześniej już w Boli jeszcze kupiłem bluzę, bo swoją zgubiłem. Ocieplaną oczywiście. Ala czapka, szara bluza, jakbyście zapomnieli, jak wygląda. Bo ma teraz nową. Hello. I mamy taki piękny widok. Idziemy właśnie teraz na miasto jeszcze. Coś przekąsić, wysłać materiał, który właśnie oglądacie. A jutro o 15 płyniemy. Statkiem, który właśnie stąd widzimy. Możemy się przyglądać. Codziennie będziemy nagrywać dla was daily vlogi. Akurat ten vlog, jak będzie nagrywany, to jest taka zapowiedź podróży, jak wsiadamy właśnie na statek, żebyście zobaczyli, co się będzie działo. Od odcinka numer 2 z Antarktydy, który będzie 27 listopada, będziemy wam normalnie odpisywać i tak dalej, ponieważ wtedy już będziemy po całej podróży. Teraz jesteśmy na 10 dni wyłączeni całkowicie z internetu. Jesteśmy tak podjarani, że tam jedziemy, że się nie możemy w ogóle ogarnąć z tym wszystkim. No. To jest po prostu tak świetna ale sprawa. Ale mamy obydwoje, także po prostu mamy jakiegoś laga mózgu przez to. Centralnie, nie wiem, jak się powiedzieć, jak ja się nigdy nie krępuję do kamery gadać, to jestem tak podjarany, że szybciej myślę niż mówię i w ogóle gadam głupoty. Także oglądajcie na bieżąco. Pamiętajcie, macie teraz jeszcze Boliwię, nie macie, najpierw Chile, później Boliwię, jedne z najpiękniejszych widoków, jakie widzieliśmy na świecie w ogóle. Także koniecznie sprawdźcie tę serię i 27 zaczynamy. Idziemy jeszcze teraz ogarniać temat, wysyłać ten odcinek, żebyście mogli go zobaczyć. I pamiętajcie, że jak ruszy cała seria, piszcie jak najwięcej, zostawiajcie lajki, bo chcemy zbierać 10 tysięcy lajków i 5 tysięcy komentarzy. Bardzo nam zależy, żeby te filmy były promowane, żeby trafiały na kartę na czasie i żeby poszło super. Idziemy. Dobra, w każdym odcinku będziemy wam dawać jakieś rady, wskazówki, jak to zrobić i jak my w ogóle to zrobiliśmy, że płyniemy na Antarktydę. Bo dla wielu osób i dla mnie zresztą też wcześniej
A tak wtedy to było takie coś, że myślałem, że tam nie możemy po prostu popłynąć. Ale historię, jak to wyszło, to wam tak opowiemy jeszcze. Może w następnym odcinku, później może jeszcze w następnym. Wiecie, pierwsze dwa dni będziemy tam płynąć. Oczywiście będziemy pokazywać, jak wygląda statek, jak wygląda wszystko na miejscu, co tam robimy i tak dalej. Także pamiętajcie, żeby nie omijać żadnego odcinka, bo każdy odcinek będzie uzupełnieniem poprzedniego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, właśnie taksówką mi się włączyła, ale taka to nie wiem. Coraz bliżej. Jak wcześniej chodziliśmy, połowa sklepu była zamknięta, bo była siesta, a teraz to jest normalnie tyle wszędzie ludzi i jasno, jest 18 już prawie, a jasno jakby była 13 dalej. No i tak będzie. I tak długo. Będzie długo. A i dopłyniemy na Antarktydę, tak będzie cały czas. Bo tam w ogóle to słońce nie zajdzie, będzie cały czas dzień. To jest niesamowite po prostu. W tamtą stronę, na koniec świata. Razem z pingwinkami. O, 1000 km. Jeszcze nie mogę doczekać, aż dostaniemy tą pieczątkę do paszportu. No. And end of the world? Czy world's end? Jak to było? Nie wiem, zobaczymy. Ale to będzie super. To jest miejsce, w którym mieliśmy śniadanie i teraz obiad. I wam serdecznie polecamy. Bo to, jakie tutaj dają porcje. Patrzcie, to jest dla mnie mój jeden kornecik z frytkami. A la sałatka. Śniadanie mieliśmy też, jakie to widzieliście. I to jest tak dobre wszystko tutaj, polecamy. Patrzcie, za mną dalej prawie jasno. Przez chwilę dopiero ciemno się zrobiło, już jest 22:20. Na Antarktydzie w ogóle nie będzie ciemno. Tam pokazuje, że będzie cały dzień. Dokładnie tak. Ja przyjechałem też jeszcze tutaj zjeść jakąś kolację. No i kupić coś. Jakąś whisky albo coś, żeśmy mieli na podróż. Jakieś zimniejsze dni. Zimniejsze, każdy będzie zimny. Na rozgrzanie. Nie no, że przez pierwsze dni na pewno nie, bo będą duże fale ciśnienia Drake'a. Powrót to samo, ale jak będziemy na miejscu, coś tam się napić w kajucie. Jeden dzień jakiejś imprezki sobie taki lekki zrobić, czemu nie? Jest coś świętować. Właśnie jest 11. Kurde, wyjdę na miasto, zobaczyć co się dzieje. Się nie dzieje nic. Tutaj totalnie pusto. Znaczy nie totalnie pusto, bo coś tam ludzie są. No ale liczyłem, że nie wiem, może jakiś bar będzie, albo gdzieś muzyka będzie grała, albo cokolwiek. Wiecie, jutro już wypływamy. Będziemy 10 dni odcięci. Bez neta. Tyle co tam mamy, wiecie, ściągnięte jakieś książki, jakąś muzyczkę. Będziemy e-booka pisać, bo warto o tym wspomnieć też, jako że to jest pierwszy vlog z Antarktydy, to z całej naszej podróży, z tego wszystkiego, co przeżyliśmy, jak to wszystko zaplanować, jakieś linki do sklepu, do biura podróży, wszystko tam po prostu zawarte, żeby wam ułatwić tą drogę, przez którą my przechodziliśmy. Też to będzie. I oczywiście linki do wszystkich filmów z Antarktydy na bieżąco będą podawane tam. Że będzie co robić, na pewno będzie co robić. Siłownia ma być na statku, ale wiecie, te pierwsze 2,5 dnia, jak będziemy pełni ciśnienia Drake'a, to tylko modlę się, żeby nie wymiotować cały czas. Będę tabletkami nafaszerowany cały czas pewnie, a to będzie słabe. Szukam taksy, bo wiecie, nie dzieje, to jadę do domu, ale nawet taksówki nie ma. Dobra, wróciłem już do hotelu. Pokażę wam jeszcze, jak ładnie wygląda w środku. Naprawdę o tyle świetne. Taki typowo górski, bo mieszkamy w samych górach. Pod samą górą Glossier. Ale naprawdę świetnie to wygląda. O, Glacier, dokładnie. To by było na tyle dzisiaj. To było takie zaproszenie na serię. Pamiętajcie, że w każdym odcinku będziemy wam pokazywali, co codziennie się działo, co robiliśmy, opowiadali o naszych przemyśleniach. No i oczywiście jak dopłyniemy już na samą Antarktydę, to pokażemy wam, jak pięknie tam jest. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, pamiętajcie, śledźcie serię, która ruszy dokładnie 27 listopada. Do tego czasu macie Chile i Boliwię. Gwarantuję, że jest co oglądać. Pozdrawiam jeszcze raz i pamiętajcie o subskrypcji, bo to bardzo pomaga. I oczywiście to dużo daje mi.
bo motywuje mnie do coraz lepszej roboty. Pozdrawiam. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Amarte es mi manía, que lo que toca mi mano se daña. Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises.